Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik teściowej. Na ciasto będziemy potrzebować 1,5 szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 0,5 szklanki cukru, jeżeli lubimy słodkie ciasto, jeżeli nie, możemy ograniczyć cukier. Dajemy mniejszą ilość, 1 dużą łyżkę kakao, 1 jajko i 1/4 szklanki oleju. I składniki ciasta należy bardzo dokładnie wyrobić. A na masę serową będziemy potrzebować 1 kg sera, szklankę cukru, 200 ml śmietanki 30%, 1 budyń 40 g, 0,5 szklanki maku, 3 jajka i 10 deko rodzynek. Rodzynki oprószyłam 1 czubatą łyżką mąki pszennej. I to wszystko przełożę do robota i utrę na puszystą masę. Składniki przekładam, uruchamiam robot. Oprócz maku i rodzynek, ponieważ masę serową podzielimy na dwie części i jedną część pomieszamy z makiem, a drugą z rodzynkami. Ja sobie mam ser krajankę. Jeżeli nie mamy, to musimy zwrócić uwagę, bo sery mają bardzo dużą ilość serwatki. Mój ser jest taki, że się idzie kroić, a są sery, które są bardzo takie po prostu wodnite. Ja mam ser idealny, wypróbowany i teraz uruchamiamy robot i mieszamy masę serową. Masa serowa już jest idealnie utarta, a teraz połączę kruche ciasto i wyłożymy ciasto do formy. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. I na to ciasto wyłożymy masę serową. Jednak sobie muszę wyrobić rękoma. Ciasto nie wymaga długiego wyrobiania, szybciutko, energicznymi ruchami zarabiamy i już mamy ciasto gotowe. Możemy przygotować dzień pędzej, dać do lodówki, a możemy formę wyłożyć i z formą też wstawić do lodówki. Tak, ciasto już mam przygotowane i teraz wyłożę do formy. Forma 17 × 27 cm. Wykładam, dociskam. Jak wspominałam, masę serową mam idealnie utartą i teraz należy troszkę mało miejsca podzielić na dwie części.
dodajemy jedną część do maku i mieszamy. A do drugiej części dodam rodzynki. Masę serową mieszam. Tak, już tutaj mam przygotowane, a tutaj dołożę rodzynki i również wymieszam. Sernik jest bardzo efektowny, bardzo smaczny. Tak. I już masę serową mamy przygotowane. I teraz wykładamy łyżką masę na przygotowane ciasto. I tak wyłożę. Masę serową. Tak po prostu jest mi łatwiej, a w to miejsce później dołożę masę serową z rodzynkami. I sernik będziemy piekli około godziny czasu w 170 stopniach. Zawsze powtarzam, że każdy ma inny piecyk i sprawdzamy, jeżeli ciasto jest suche, świadczy o tym, że jest wypieczone. I tak przygotowane sernik teściowej wędruje do piekarnika. Sernik teściowej. Sernik teściowej mamy upieczony. Wierzch możemy polać lukrem, a ja zetrę czekoladę. Sernik godzinę czasu studziłam przy otwartych drzwiczkach i on jest jeszcze letni. I pod wpływem ciepła temperatura, ciepłej temperatury czekolada się topi. Ukroimy kawałeczek. No widać, że jest jeszcze gorący. I tak wygląda w przekroju sernik. To troszeczkę mi wypadło. Tak wygląda w przekroju sernik teściowej. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik teściowej